port w Elblągu z problemami, port w Świnoujściu z poważnymi opóźnieniami. Nadal nie wiadomo także, w którą stronę pójdzie polityka rządu co do Mierzei Wiślanej. Dlaczego rząd nie realizuje tych kluczowych dla polskiej gospodarki inwestycji? Dzisiaj sprawdzam. Doprowadzą rządzący do tego, że port w Elblągu nie będzie mógł się rozwijać w oparciu o statki powyżej 100 metrów. Stwierdzono, że statki do 80 metrów to jest wystarczające dla tego miasta, a inwestycja zostaje przeciągnięta do 2027 roku, jeśli chodzi o modernizację nabrzeży. No, to jest po prostu jedna wielka dywersja. Modernizacja nabrzeża już została opóźniona, a zakończenie budowy drogi wodnej z Bałtyku do Elbląga może nastąpić najwcześniej w 2028 roku. Dodać należy analizę środowiskową, która trwa minimum rok. To kolejne lata opóźnień. Za to mamy tam rządy Platformy Obywatelskiej, które dzisiaj jednoznacznie wskazują, że Elbląg nie będzie się rozwijał w oparciu przede wszystkim o przekop przez Mierzeję Wiślaną. Nie będzie miał swobodnego dostępu. Na pewno jednostki, które mogłyby tam zawijać, nie będą wpływały. No bo taka jest niestety polityka, którą przyjął Donald Tusk. Opóźnienia także w porcie Gdynia. Wiceprezes portu w Gdyni, który, drodzy Państwo, przedstawił niestety bardzo czarny scenariusz. Wprost powiedział o tym, że budowa Drogi Czerwonej, i to dopiero jednego z trzech etapów tej Drogi Czerwonej, ma się rozpocząć w 2029 roku. Dopiero. Do tego w miejscu stanęła modernizacja trasy kolejowej Kraków-Zakopane. Spółka PKP PLK wypowiedziała kontrakt z wykonawcą. To była kluczowa nie tylko dla Małopolski, ale i dla rozbudowy Centralnego Portu Komunikacyjnego inwestycja kolejowa. To państwo naprawdę dryfuje w kierunku komplikowania nam życia. Gotowi są wywalić wszystkie inwestycje, bo to jest mnóstwo pracy. CPK, proszę Państwa, to jest wyzwanie inwestycyjne. A wyzwanie inwestycyjne to musi mieć mądrych ludzi. A skąd oni ich wezmą? Te problemy bardzo wyraźnie widzą Polacy. Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster na zlecenie Superekspresu zdecydowana większość, bo aż 62% Polaków uważa, że rząd Donalda Tuska nie spełnia swoich obietnic wyborczych. Premier nie mógł odnieść się do zarzutów, bo wziął urlop. Kolejny w tym roku. We wtorek nie uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów. Podobnie jak Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu, główny konserwator przyrody, kiedy na jeziorze Dzierżno Duże szaleje katastrofa ekologiczna. Nie realizują, proszę Państwa, inwestycji narodowych, dlatego że trzeba pracować przy tym. To wiecie Państwo, zobaczcie na Tuska. Przecież on jest któryś raz z rzędu już na urlopie. Dzisiaj podobno wraca na chwilę. Tylko czy po urlopie premier dokończy zaplanowane wcześniej inwestycje? Niestety nic takiego się nie stanie. No i to jest chyba wprost wskazanie dla Donalda Tuska ze strony przede wszystkim państw zachodnich, że ta inwestycja nie może być dokończona. A to może oznaczać, że Donald Tusk nie realizuje inwestycji w Polsce, bo byłyby konkurencją dla Zachodu. Edyta Hołdyńska, Republika.